Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 5, w wersetach od 27 do 39? Potem wyszedł i ujrzał celnika o imieniu Lewi siedzącego przy budynku celnym i powiedział mu: pójdź za mną. Opuścił wszystko, wstał i poszedł za nim. Wyprawił mu Lewi wielką ucztę w swoim domu. Było wielkie zgromadzenie celników i innych, którzy z nim byli przy stole. Szemrali skrybowie z faryzeuszami, mówiąc do jego uczniów: czemu jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Jezus im odpowiedział: nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, którzy się mają źle. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych, do upamiętania się. Oni powiedzieli mu: dlaczego uczniowie Jana często poszczą i modlą się, podobnie ci od faryzeuszy, a twoi jedzą i piją? On powiedział im: czy możecie nakłonić gości weselnych, aby pościli, dopóki oblubieniec jest z nimi? Przyjdą dni, gdy wzięty będzie od nich oblubieniec. Wówczas będą pościć. Powiedział im też podobieństwo: nikt nie odrywa kawałka z nowej szaty, aby połatać starą szatę, bo inaczej nowe jest porwane, a łata z nowego nie nadaje się do starego. Nikt nie leje wina młodego w stare bukłaki, bo inaczej wino młode rozsadzi bukłaki. Wino się wyleje i straci się bukłaki. Młode wino należy wlewać w nowe bukłaki. Wtedy jedno i drugie jest zachowane. Nikt, kto napije się starego, nie chce młodego. Mówi: stare jest lepsze. Większość Żydów pogardzała celnikami, którzy zatrudnieni przez mocarstwo okupacyjne często postępowali w pracy niezgodnie z prawem. Niemniej łaska nie uważa nikogo z ludzi za niegodnego lub zbyt grzesznego. Tak było z celnikiem, którego Pan Jezus chciał uczynić swym uczniem. Lewi nie czekał długo z odpowiedzią na zaproszenie Pana: pójdź za mną. Dla Pana Jezusa zostawił wszystko. Nie chciał też tej niezasłużonej łaski zatrzymywać tylko dla siebie. Jego serce było oddane drugim. Wyprawił więc wieczerzę dla Pana i zaprosił wielu gości. Dzisiaj, tak samo jak wtedy, są ludzie, którzy gorszą się drogami łaski. Sami uważają się za sprawiedliwych i przeszkadzają innym w korzystaniu z niej. Słowa: nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych, każdy może odebrać jako pomoc. Podwójne podobieństwo, przedstawione w wersetach od 36 do 38, pokazuje, że niemożliwe jest pogodzenie zakonu z łaską. Zakon stawiał żądania wobec ludzi. Nie mógł im jednak pomóc, ponieważ człowiek nie jest w stanie sprostać Bożym wymaganiom. Łaska natomiast zakłada zupełną bezsilność człowieka. Jeżeli ma on otrzymać pomoc, to tylko w ten sposób, że sam Bóg wypełni wszystko, co jest potrzebne do jego zbawienia. Bóg uczynił to rzeczywiście w swoim Synu, którego posłał na świat. Niemniej jednak większość ludzi woli stare wino. Dlaczego? Dlatego, że zakon żąda od człowieka, aby wypełniał przykazania, a człowiek woli raczej je czynić, niż uznać swoją niemoc i bezsilność.